Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na relacje z Art and Fashion. Jestem tutaj na jeden dzień. Właśnie już się wyszykowałam i wybiegam z hotelu, także zapraszam Was do oglądania. Chodźcie! Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi Tobie dobrze w tym. Jesteśmy i czekamy na Anię. Notatki do filmu muszą być sporządzone, żebym powiedziała wszystko. My już przeszliśmy się po całym obszarze, jesteśmy też już po spotkaniu z Anią. To było takie szybkie, 15-minutowe spotkanie. Ona opowiadała o swoim nowym magazynie 25. Magazyn, ja go w ogóle mam. Już od miesiąca ponad kupiłam go. I przewodnim tematem tego magazynu jest 5 zmysłów. I właśnie te 5 zmysłów jest również przewodnim tematem, motywem tegorocznego festiwalu. I tutaj w ogóle świetnie wszystko jest dopięte. Wszystko się dzieje na głównej sali, tamtej alejce, gdzie jest szachownica. W browarze. Tam są wykłady otwarte, tam teraz można już zobaczyć pracę osób, które brały udział w tym festiwalu. I to jest o tyle fajne, że ja byłam sama kiedyś gościem 2 lata temu, wiem jak to jest i wiem jak ile serca przez ostatnie 2 tygodnie uczestnicy tutaj włożyli w powstanie tych prac. Świetna jest na przykład wystawa Fashion Illustration, dlatego że oni w tym roku malowali swoje prace na Reebokach. Albo Fashion Design, gdzie mieli zadanie dekonstrukcyjne, wychodzili od białej męskiej koszuli i robili swoje prace. Świetna jest też Fashion Jewelry, także no prace wyglądają rewelacyjnie po prostu, ludzie mają niesamowity talent. Co ciekawe jeszcze tutaj, było wiele motywów wiążących cały festiwal, wszystkie warsztaty. Ogólnie wiecie, że te warsztaty odbywają się raz do roku w Starym Browarze, w październiku i każdy może wziąć udział w taki sposób, że często robi się pracę i te potem najlepsza dziesiątka, czy tam ileś osób jest wybieranych. Ja tak też na Scotta brałam udział, że po prostu musiałam zrobić pracę, ale za rok, no polecam każdemu. W każdym razie, ponieważ te 5 zmysłów jest motywem przewodnim, to tutaj na przykład organizatorzy zrobili tak, że na kolacji takiej zapoznawczej, gdzie byli wykładowcy i właśnie osoby biorące udział w warsztatach, ograniczyli im zmysły i przez pół godziny była totalna cisza. W ogóle też na przykład zmysł poznania, bo nikt nie wiedział, kto jest kim. No i tam właśnie były różne takie ciekawe rzeczy. Albo fashion design, kiedy wybierali materiały do swoich prac, to na przykład zawiązano im oczy, żeby wyostrzyć zmysł dotyku na przykład i węchu. Wieczorem jest również performance na 19:30 zaplanowany artystki Millie Brown, która zasłynęła w ogóle, to wszystko jest tutaj też do zobaczenia, która zasłynęła tym, że malowała sukienkę wymiotując na nią, piła koloryzowane mleko sojowe i po prostu wymiotowała. I tu jest ten filmik, jest ta sukienka, no powiem Wam, to jest sztuka. I dzisiaj ma również performance live wieczorem, tak jestem tego bardzo ciekawa. Również gościem festiwalu jest Gayle Nay, to jest taki mega światowy nos, która również stworzyła bardzo wiele zapachów takich totalnie intrygujących i zrobiła zapachową mapę świata i dla Polski jest wybrany zapach lipa o takiej nazwie i można go również tutaj w browarze powąchać. Powiem Wam, że troszkę przypomina mi takie nuty trochę pani Walewska, ale bardzo fajnie pachnie. Także to jest też coś bardzo ciekawego. Później będzie Open University, na który również się wybieramy od godziny 16. Gościem głównym poza Anią Rubik oczywiście będzie Castel Barzak. Także to jest taka ikona mody. Jak się mnie Konrad pytał, kto to, to ja mówię, kurczę, wiesz co, to jest to jakby Karl Lagerfeld przyjechał do Poznania. Także tutaj on, myślę, że jego pracę kojarzycie. On łączy sztukę z modą jako pierwszy, popartowe klimaty, Snoopiego, myszkę Miki. Z tego, co kojarzę na ubrania, nadrukowywał, to jest w ogóle idol Ani mojej. Także Ani później opowiem, co i jak było. Ja już się nie mogę doczekać tego popołudnia. I co? I lecę dalej. Jeszcze strój dnia dzisiejszy, wygodny, black and white, czyli moje spodnie z mango, ostatnio w sumie prawie ulubione. Do tego koszula MM Shop, od moja ukochana Ania, to jest koszula wersja jesienna z zielonkami, z takim wzorem. Do tego mucha, polska marka Martu, ale to jest mucha taka nieprzypinana, właściwie to jest kokarda, o, kokarda, ale to jest mucha. To nie jest kokarda przypinana, tylko jako mucha, Chanela, futrzak i jeszcze szpilki z CCC. Też wygodne, to jest obcas, ale on ma tylko kilka centymetrów, ja się w sumie czuję, jakbym śmigała w płaskich butach, w tych butach, a jeszcze strój dnia z akcji Hello CCC z tymi butami się pojawi w drugiej połowie listopada, także ja się prezentuję tak i lecimy dalej. No
Konrad robi horoskop, jak zwykle. To Fashion.pl Girl. Jeżeli interesujecie się modą, Ola prowadzi rewelacyjnego bloga Fashion.pl. Będzie na dole link, rewelacja. Najfajniejszy blog o piarze w Polsce, nie? Pogali, nagrody rozdane. Prace w tym roku były no po prostu bardzo, bardzo inspirujące. Również widzieliście performance, widzieliście, a właściwie kawałek, widzieliście kawałek wykładu Monsieur Castelbajaka. To była właściwie lekcja historii mody. My już tutaj idziemy do Blow Up Hall, później do hotelu i do Wrocławia. Także mam nadzieję, że coraz ciemniej się robi. Moja relacja Wam się podobała. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!